W trzy dni później przyjechała zapowiedziana niewiasta z hercyńskim balsamem, a z nią razem przybył i kapitan łuczników ze Szczytna z listem podpisanym przez braci i opatrzonym pieczęcią Danfelda, w którym krzyżacy niebo i ziemię brali na świadków krzywd, które ich na Mazowszu spotkały i pod zagrożeniem pomsty Bożej wołali o karę za zamordowanie ukochanego towarzysza i gościa. Danfeld podyktował do listu i skargę od siebie – upominając się w słowach zarazem pokornych i groźnych o zapłatę za ciężkie kalectwo i o wyrok śmierci na czeskiego pachołka. Książę przedarł list w oczach kapitana, rzucił mu w odnogi i rzekł – Przysłał tu ich, krzyżackie macie, mistrz po to, aby mnie zjednali, a oni mnie do gniewu przywiedli. Powiedz, że im ode mnie, że sami gościa uśmiercili i pachołka chcieli uśmiercić o czym do mistrza napisze I to też dodam, aby innych posłów wybierał, jeśli chcę, bym w razie wojny z królem krakowskim po żadnej stronie nie stanął. – Miłościwy panie, – odparł kapitan, – czy jeno taką odpowiedź mam potężnym i pobożnym braciom odnieść? – Jeśli ci nie dosyć, powiedz im jeszcze, że ich za psu bratów, a nie za prawych rycerzy uważam. I na tym skończyło się posłuchanie. Kapitan odjechał, bo i książę tegoż dnia odjechał do Ciechanowa. Została tylko siostra z balsamem, którego nieufny ksiądz Wyszoniek użyć jednakże nie chciał, tym bardziej, że chory poprzedniej nocy zasnął dobrze, a na zajutrz obudził się wprawdzie osłabiony bardzo, ale bez gorączki. Siostra po wyjeździe księcia wyprawiła zaraz z powrotem jednego ze swoich sług niby po nowe lekarstwo, po jaje bazyliszka, które jak twierdziła miało moc przywracania sił nawet konającym, Sama zaś chodziła po dworcu, pokorna, niewładnąca jedną ręką, przybrana w świecką wprawdzie, ale podobną do zakonnej odzież, z różańcem i małą, pątniczą tykwą u pasa. Mówiąc dobrze po polsku, dopytywała z wielką troskliwością służbę i o Zbyszka, i o Danusie, której przy sposobności podarowała różę Jerichońską, a na drugi dzień w czasie snu Zbyszka, gdy dziewczyna siedziała w izbie jadalnej, przysunęła się do niej i rzekła: Boże Wam błogosław, panienko. Dziś w nocy pod pacierzu śniło mi się, że przez śnieg padający szło ku wam dwóch rycerzy, ale jeden doszedł pierwej i w bieluchny płaszcz was obwinął, a drugi zaś rzekł, śnieg jeno widzę, a jej nie ma. I wrócił się. Adanusia, który chciał się spać, otworzyła zaraz ciekawie swe modre oczy i spytała: A co to znaczy? To znaczy, że ten was dostanie, który was najbardziej miłuje. To Zbyszko! – odrzekła dziewczyna. Nie wiem, bo mu twarzy nie widziała. Widziałam jeno biały płaszcz, a potem obudziłam się zaraz, gdyż Pan Jezus syła mi każdej nocy bóle w nogach, a rękę całkiem mi odjął. A że to wam ten balsam nie pomógł? Nie pomoże mi, panienko, i balsam, gdyż to za ciężki grzech mój, a chcecie wiedzieć, za jaki to opowiem. Danusia skinęła głową na znak, że chce wiedzieć, więc siostra mówiła dalej. Są w zakonie i służki i niewiasty, które choć ślubów nie czynią, bo nawet i męża te być mogą, wszelako powinności względem zakonu wedle rozkazania braci pełnić są obowiązane. A którą takowa łaska i cześć ma spotkać, ta otrzymuje pobożne pocałowanie od brata rycerza na znak, że odtąd uczynkami i mową zakonowi ma służyć. Ach, panienko, i mnie tak wielka łaska miała spotkać, ale ja w grzesznej zatwardziałości, zamiast ją przyjąć wdzięcznie, popełniłam ciężki grzech i karę na się ściągnęłam. Cóżeście takiego uczynili? Brat Danfeld przyszedł do mnie i dał mi zakonne pocałowanie. Ja zaś myśląc, iż on to przez swawolę jakąś czyni, podniosłam na niego bezbożną rękę. Tu zaczęła się bić w piersi i powtórzyła kilkakrotnie, Boże, bądź miłości w mnie grzesznej. I cóż się stało? Zapytała Danusia. I zaraz mi rękę odjęło i od tej pory kaleką jestem. Młoda była mi głupia, nie wiedziałam, a jednak kara na mnie spadła. Bo choćby nie wieście się wydało, że brat zakonny chce coś złego uczynić, niech Bogu sąd ostawi, a sama się nie sprzeciwia, gdyż kto się w zakonowi albo krzyżowemu bratu sprzeciwi tego gniew Boży dosięgnie. Danusia słuchała tych słów z przykrością i lękiem. Siostra zaś poczęła wzdychać i dalej żale rozwodzić. Nie staram, jeszcze i dziś, mówiła, ledwie mi trzydzieści roków, ale Bóg razem z ręką odjął młodość i urodę. Żeby nie ręka, odrzekła Danusia, to byście jeszcze nie mogli narzekać. Po czym nastało milczenie? Nagle siostra, jakby sobie coś przypomniawszy, rzekła. A śniło mi się, że was jakiś rycerz w biały płaszcz na śniegu owinął. Może to być krzyżak? gdyż oni też białe płaszcze noszą. – Nie chcę ja, ni krzyżaków, ni ich płaszczów – odpowiedziała dziewczyna. Lecz dalszą rozmowę przerwał ksiądz Wyszoniek, który wszedł już do komory, kiwnął na danusie i rzekł – chwalże Boga i chodź do Zbyszka. Zbudził się i jeść woła. Znacznie go popuściło. Jakoż tak było rzeczywiście. Zbyszko miał się lepiej i ksiądz Wyszoniek miał już prawie pewność, że będzie zdrów, gdy nagle niespodziane zdarzenie Pomieszało wszystkie rachuby i nadzieje. Oto od Juranda przybyli wysłańcy z pismem do księżny, zawierającym same złe i straszne nowiny. W Spychowie spaliła się część jurandowego grudka. On sam zaś został przy ratunku płonącą belką przytłuczony. Ksiądz Kaleb, który w imieniu jego list pisał, donosił wprawdzie, że wyzdrowieć jeszcze Jurand może, ale że skryj węgle tak mu przypaliły jedyne pozostałe oko, iż już mu niewiele światła w nim pozostało i grozi mu niechybna ślepota. Z tej przyczyny wzywał Jurand córkę, by spiesznie przybywała do Spychowa, bo chce ją widzieć jeszcze, zanim ciemności go ogarną. Mówił też, że odtąd ma już pozostać przy nim, bo jeśli nawet między ślepcami, którzy poproszonym chlebie między ludźmi chadzają, ma każdy jakoweś pachole, którego za rękę wiedzie i drogę mu pokazuje, czemużby on tej ostatniej pociechy miał być pozbawion i między obcymi umierać? Były też pokorne podzięki dla księżny, która dziewczynę jakby rodzona matka hodowała, a w końcu obiecywał Jurant, że choć i ślepy, raz jeszcze do Warszawy przyjedzie, aby upaść pani do nóg i o łaskę i opiekę na dalsze lata dla Danusi jej prosić. Księżna, gdy jej ojciec Wyszoniek przeczytał list, przez jakiś czas słowa prawie nie mogła wymówić. Miała ona nadzieję, że gdy Jurand, który pięć lub sześć razy do roku przyjeżdżał do dziecka, przyjedzie na Bliskie Święta, wówczas go powagą własną i księcia Janusza przejedna dla Zbyszka i zgodę jego na bliskie wesele uzyska. Tymczasem list ów nie tylko burzył jej zamiary, ale pozbawiał jej zarazem i Danusi, którą kochała na równi z własnymi dziećmi. Przyszło jej do głowy, że Jurand może i wyda zaraz dziewczynę za którego z sąsiadów, aby reszty dni pomiędzy swoimi dożyć. O Zbyszku nie było co i myśleć, aby mógł do Spychowa jechać, gdyż żebra dopiero mu zaczęły się zrastać. A zresztą, ktoż mógł wiedzieć, jakby był w Spychowie przyjęty. Wiedziała przecie pani, że Jurand wręcz mu swego czasu się odmówił i samej powiedział, że dla tajemnych przyczyn nigdy na ich połączenie nie zezwoli. Więc w ciężkim frasunku kazała wezwać do siebie starszego z pomiędzy przysłanych ludzi aby go o nieszczęście spychowskie rozpytać, a zarazem czegoś się o zamiarach jurandowych dowiedzieć. I zdziwiła się nawet, gdy na jej wezwanie wszedł człowiek zupełnie nieznany, nie zaś stary Tolima, który tarczę za jurandem nosił i zwykle z nim razem przyjeżdżał. Ów jednak odpowiedział jej, że Tolima w bitce ostatniej z Niemcami okrutnie poszczerbion, ze śmiercią w Spychowie się zmaga. Zasiurant ciężką chorobą złożony o prędki powrót córki prosi, gdyż coraz mniej widzi, a za dni parę może i całkiem oślepnie. Prosi nawet usilnie wysłannik, by zaraz, jak tylko konie odetchnął, wolno było wziąć dziewczynę, ale że to był wieczór, sprzeciwiła się temu stanowcu pani, zwłaszcza by izbyszkowi i Danusi. I sobie do reszty serca przez prędkie pożegnanie nie rozdzielać.